się. Imienia króla Jana III Sobieskiego w Żaganiu. Jest zwycięzczynią tegorocznego finału wojewódzkiego lubuskiego festiwalu piosenki Pro Antenny
a możliwość zaprezentowania się na otwarciu olimpiady jest jedną z dwóch nagród. Znajdujemy się w Dżonkowie, w miejscu dla sportu magicznym. To w tym miejscu od ponad 40 lat wychowywani są prawdziwi sportowcy z krwi i kości, którzy zdobywają medale na imprezach rangi Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, uczestniczą także w Igrzyskach Olimpijskich w wielu różnych dyscyplinach sportu. Nasza radość z tego, że spotykamy się w tym miejscu, jest tym większa, że przy okazji rozgrywających się tutaj młodzieżowych Mistrzostw Europy w pięcioboju nowoczesnym możemy zainaugurować i oficjalnie otworzyć finały 25. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Lubuskie 2019. Jest to impreza pod honorowym patronatem obchodzącego w tym roku stulecie istnienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także Elżbiety Anny Polak, marszałek województwa lubuskiego. Wielkie brawa! W związku z tym, że gospodarzem Mistrzostw Europy jest Polska, a Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży ma rangę Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, odegrany zostanie hymn państwowy. Proszę wszystkich Państwa o powstanie do flagi narodowej zwrotu. Fantastyczną imprezę Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży. To 25. edycja tego ważnego wydarzenia sportowego w życiu niejednego młodego sportowca. Już za chwilę zaprezentujemy flagi 16 województw, których reprezentanci będą rywalizować na ziemi lubuskiej właśnie w tym roku. Już od dziś. Lubuskie 2019. Ale to wydarzenie, to otwarcie jest szczególne, bo dziś również witamy tutaj uczestników młodzieżowych Mistrzostw Europy w pięcioboju nowoczesnym. A już za chwilę zaprezentują się flagi państw,
których reprezentanci startują obecnie w Dżonkowie. Przywitajmy ich gorącymi brawami. Stojących na scenie gości otwarcia, sekretarz generalna Europejskiej Konfederacji Pięcioboju Nowoczesnego, Tatiana Ardawiewa. Jest z nami Mieczysław Nowicki, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Posrebrny i brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich i drużynowy mistrz świata, Anna Bajan, prezes Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego. Witamy serdecznie. Jestem Łukasz Porytki, wicemarszałek województwa lubuskiego. I Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Przywitajmy ich gorącymi brawami. Ale witamy też wszystkich gości tej fantastycznej ceremonii. Jest z nami Dariusz Goździak, mistrz olimpijski z Barcelony. Witamy serdecznie ponownie w Dżonkowie. Witamy także przedstawicieli marszałków województw i radnych sejmików województwa lubuskiego. Witamy samorządowców, prezydentów, burmistrzów i wójtów miejscowości, które będą gościć uczestników finału Olimpiady Młodzieży. Miło nam także powitać prezesów i przedstawicieli wojewódzkich interdyscyplinarnych stowarzyszeń sportowych. Jest z nami także pan Tomasz Kwiecień, prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Równie gorąco witamy pana Stanisława Pytla, dyrektora sportowego Pięcioboju Nowoczesnego. Witamy również gorąco pana Jana Krypę, reprezentującego prezes Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej, panią Elisę Dzwonkiewicz. Miło jest nam gościć pana Manfreda Wołtę, prezydenta Europejskiej Akademii Sportu Landu w Brandenburgie. Witamy także Czesława Fiodorowicza, prezesa konwentu Euroregionu Szprewany-Sabóbr. Witamy w Dżonkowie Petrę Tatulpę, zastępca hetmana kraju libereckiego, który to kraj 23 czerwca
Właśnie tego roku rozpoczyna ogólnoczeską olimpiadę młodzieży. Witamy także dyrektorów ośrodków sportowych goszczących uczestników olimpiady. Witamy przedstawicieli uczelni i szkół sportowych. Są z nami także prezesi i przedstawiciele okręgowych związków i lubuskich klubów sportowych. Również dla nich wielkie brawa. Serdecznie witamy koordynatorów zawodów olimpijskich. Dziękujemy wam za dotychczasową pracę. A na koniec, ale najgoręcej, jak potrafimy, powitajmy sportowców, uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich Lubuskie 2019 i Młodzieżowych Mistrzostw Europy w pięcioboju nowoczesnym. Wielkie brawa! Witamy przedstawicieli mediów i wszystkich państwa obecnych na dzisiejszej uroczystości. Brawa, 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 brawa! Szanowni państwo, teraz jeden z ceremoniałów, rodem zaczerpnięty z tradycji Igrzysk Olimpijskich, które, jak wiemy, sięgają wielu, wielu, nie lat, ale wieków wstecz. Ta tradycja jest piękna, należy ją kultywować, przekazywać także młodym ludziom, tym, którzy być może w przyszłości będą stanowili o sile polskiego sportu. Już za chwilę nastąpi przekazanie flagi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Flagę Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Komitetu, który w tym roku obchodzi stulecie swojego istnienia. A jeżeli państwo przyjrzycie się tym ludziom, którzy tworzą poczet, rozpoznacie w nich znanych sportowców. Poczet takowy tworzą Marian Filipiuk. To pierwszy olimpijczyk z Zielonej Góry, który reprezentował nasz kraj na Igrzyskach w Tokio 1964. Marcin Tomasz. Medalista Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w pięcioboju nowoczesnym. Również uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Atenach i Pekinie. Szymon Staszkiewicz. Reprezentował nasz kraj na najważniejszej imprezie sportowej czterolecia w Londynie i Rio de Janeiro. Lucja Błaszczyk. Startował na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie, Sydney, Atenach i Pekinie. Przez wiele lat stanowił siłę polskiej reprezentacji olimpijskiej w tenisie stołowym. Jak teraz państwo widzicie, flagę od doświadczonych sportowców przejmuje młodzież. Młodzież związana z Zielonogórskim Klubem Sportowym Dżonków, która już odnosi sukcesy na arenie nie tylko polskiej, ale również na arenie międzynarodowej. Ta flaga za chwilę zostanie wciągnięta na maszt. A w trudnik jest i Duch Podrośnik, mistrz Europy Junior, konkurencki sztafet. Filip Olejnik, uczestnik Mistrzostw Świata Juniorów. Marcel Suliga, uczestnik Mistrzostw Europy Juniorów, wicemistrz Polski Juniorów. I Paweł Dobrowski, brązowy medalista Mistrzostw Polskich Młodzieżowców. Ci wszyscy młodzi sportowcy na co dzień uprawiają pięciobój nowoczesny. Trenują tu w Dżonkowie, w kolebce tego pięknego olimpijskiego sportu.
Flaga Polskiego Komitetu Olimpijskiego już powiewa na maszcie. To sygnał do tego, że czas, że rywalizację sportową czas zacząć. O zabranie głosu prosimy Mieczysława Nowickiego, wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Szanowny Panie Marszałku, Panie Prezydencie, Szanowna Pani Prezes Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego, Szanowna Pani Sekretarz Europejskiej Federacji Pięcioboju Nowoczesnego, drodzy zaproszeni goście, wszyscy młodzi sportowcy, niech mi będzie wolno powitać w imieniu całej rodziny olimpijskiej, szczególnie wszystkich uczestników zawodów Mistrzostw Europy w pięcioboju nowoczesnym. Wszystkich opiekunów, tych wszystkich, którzy przyjechali na gościnną ziemię do Brzonkowa. Chciałbym bardzo gorąco podkreślić, że ten rok jest rokiem szczególnym. Polski Komitet Olimpijski obchodzi 100 lat powstania. 12 października w Krakowie będą zapoczątkowane oficjalne spotkania dotyczące tego pięknego wydarzenia. Niech mi będzie wolno życzyć wszystkim uczestnikom Mistrzostw Europy jak najwięcej dobrych wyników sportowych, sukcesów. Trzymamy kciuki za Was, żebyście na igrzyskach najbliższych, niektórzy pewnie tak, ale za 4 lata godnie reprezentowali swoje państwa. Chciałbym bardzo gorąco i serdecznie powitać wszystkich młodych sportowców 25. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich, przedstawicieli samorządów, burmistrzów, prezydentów, tych wszystkich, którzy podjęli się organizacji w swoich miejscowościach tej pięknej imprezy. Ja dodam prywatnie, jako młody człowiek zaczynałem swoją przygodę właśnie od olimpiady. Owoce tego były później, także warto. Życzę Wam wszystkim jak najlepszych wyników sportowych od całego zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, samych dobrych wyników. Niech ta droga, którą sobie wybraliście, droga sportowa, daje Wam każdego dnia dużo radości i satysfakcji. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. Dziękujemy bardzo. Malutkie zaburzenie w scenariuszu. Szanowni Państwo, niech mi będzie wolno wręczyć w imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego dla Pani Sekretarz Europejskiej Federacji Pięcioboju okolicznościową statuetkę z okazji stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pani Tatiano, proszę przyjąć tę statuetkę. Dziękujemy bardzo. Teraz o zabranie głosu i oficjalne otwarcie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich Lubuskie 2019 poprosimy Łukasza Boryckiego, wicemarszałka województwa lubuskiego. Szanowni zawodnicy, trenerzy, opiekunowie, szanowni goście, szanowni działacze sportowi. Witam serdecznie w województwie lubuskim, w Zielonej Górze, w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzonkowie. To tutaj, w tym miejscu, już niedługo rozpoczną swoje zmagania zawodnicy w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Będziemy świadkami niesamowitych pojedynków, niesamowitych wrażeń, ale przede wszystkim wspaniałej rywalizacji w duchu fair play. Szanowni Państwo, kariera każdego młodego zawodnika rozpoczyna się w lokalnym klubie. Dlatego tak ważne jest nasze wsparcie władz samorządowych w promocję sportu wśród dzieci i młodzieży. Z tego miejsca chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować lokalnym działaczom, trenerom, nauczycielom, którzy w początkowej fazie, kiedy zawodnicy rozpoczynają swoje pierwsze treningi, obejmują ich w takim
początkowym wsparciem szkoleniowym, który skutkuje i kształtuje ich na przyszłość. Z tego miejsca chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować. Drodzy zawodnicy, życzę Wam, aby ten rok był rokiem lepszej kariery, lepszej formy sportowej. Formy, która będzie wzrastać z każdym ciężkim, przepracowanym dniem, miesiącem, rokiem. Szanowni trenerzy, szanowni opiekunowie, życzę Wam poczucia dumy i satysfakcji ze swoich zawodników. Szanowni Państwo, finały 25. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Lubuskie 2019 uważam za otwarte. Prawdziwe fajerwerki, takie rzeczy tylko w województwie lubuskim. Fantastyczna sprawa. Szanowni Państwo, a teraz jeszcze jeden element, rodem wzięty właśnie z Igrzysk Olimpijskich. Bez tego nie może obyć się żadna ceremonia otwarcia tej najważniejszej imprezy sportowej czterolecia. Mowa o zapaleniu znicza olimpijskiego. Pochodnie zapalili sztafeta olimpijska. Nasi lubuscy olimpijczycy. I znów prosimy Państwa o rzucenie okiem w Waszą lewą stronę. Już zmierzają w naszą stronę. To Małgorzata Książkiewicz-Kubka, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich. Jej dyscyplina sportu to strzelectwo z kuszy. A ten, który cierży pochodnie, to oczywiście Tomasz Kucharski, dwukrotny mistrz olimpijski w wioślarstwie. Ludzie stąd, lubuscy olimpijczycy. No właśnie, więc sprawdzimy rarytas z prawdziwych Igrzysk Olimpijskich tutaj w Dziorkowie. I przy pomocy tej pochodni za chwilę zapłonie znicz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Dziękujemy bardzo. Nadszedł czas na odczytanie apelu olimpijskiego, a tego nie zrobi nikt inny jak zawodnik lub zawodniczka. Musicie dodać jej otuchy wielkimi brawami. To Nela Szczur, uczestnik Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, aktualna mistrzyni Polski w trójboju nowoczesnym. Dodam, że pierwszy medal OOM zdobyła właśnie dzisiaj i to jest srebro, które trafiło na jej konto. Doskonała okazja do przypomnienia młodego olimpijskiego dorobku polskiego sportu i jego współtwórców. W ramach jubileuszu odbędzie się wiele imprez prezentujących uniwersalne wartości olimpizmu, przybliżających rodakom jego historię i zaznajmiających z zasadami fair play oraz popularyzujących zdrowy sportowy styl życia. Do organizacji takich wydarzeń zachęcamy wszystkie ognifa naszego ruchu. Rady regionalne, kluby olimpijczyka i szkoły mające za patronów wybitnych polskich sportowców. Liczymy na wsparcie ze strony klubów i związków sportowych oraz władz państwowych i samorządowych wszystkich szczebli. Przedstawicielom sportu wyczynowego życzymy niczym niezakłóconych przygotowań do najważniejszych tegorocznych imprez oraz sukcesów w walce o kwalifikację na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Wielkie brawa!